Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dzisiaj przed lotem konkursowym z miejscowości Puław. To jest do mnie 326 km. Jest to 10. lot konkursowy w moim oddziale Myszków, bo mieliśmy tam 3 maja. Także już sezon w pełni, można powiedzieć już bliżej końcowi jak początkowi. No i tak może od początku, jak to wyglądało, co się na początku działo od przygotowań. To w tym roku, jak wcześniej tam u Radka wspominałem na filmie, trochę zmian, przede wszystkim w łączeniu gołębi. I tak jak wtedy wspominałem, w tym roku gołębie nie były łączone w pary. Było to z paru powodów. Pierwsze z takiej z mojej wygody, było dużo gołębi rocznych. No i ciężko by to pewnie było je wszystkie tak połączyć, cele. I z tego powodu gołębie nie były łączone. Wyglądało to tak, że 1 marca były pierwsze raz otworzone samice i od razu wyszło ich 10 sztuk i był atak. I to 2 jaszczębi, pierwszy oblot, straty 2 samic. No i ten początek z tym jaszczębiem był no zły, delikatnie to ujmując, ale co ciekawe też przede wszystkim cierpiały dziewczyny, samice, bo do 17 marca, czyli to było 2 tygodnie oblotu, gdzie nie były one codziennie, bo czasem były na zmianę, czasem 2 razy, straciłem 12 samic i 0 samców. Trochę miałem takiego pecha, nie jak to było niekiedy, samce latały, był atak, a samice ten jaszczęb atakował. No i przed sezonem strata była łącznie, bo to jeszcze w kwietniu jedną samicę złapał, to 13 samic. Także no, jak nam wszędzie pewnie w Polsce, no ale trochę boli, bo tam samice z drużyny z C. No i dalej o przygotowaniach, no to gołębie były rozlatywane na zmianę, samce, samice. I pierwsze treningi zaczęły się na przełomie marca-kwietnia. I to był moment, pierwszy trening, kiedy gołębie się ze sobą pierwszy raz widziały. Czyli nie były w pary, przyleciały i były cały dzień ze sobą. Tych treningów, nie chcę skłamać, ale chyba było około 6. Mi też nie przychodzi na jakiejś takiej wagi, że to musi być tyle, bo niekiedy hodowcy to tak, kto więcej, czy tam 8, czy 6, to nie ma znaczenia. Ważne, żeby te treningi były dobre, jakiś tam dalszy. Chyba 6 treningów. No i po każdym treningu te gołębie się widziały ze sobą cały dzień. I to był jedyny czas, gdzie one się ze sobą widziały, tam się jakieś pary podobierały, niektóre nie. Roczne, różnie stare, to wiadomo, do siebie wróciły. No i potem co? W tym roku też była zmiana, można powiedzieć, trochę karmienia. Znaczy karmienia, karmy, bo karmienie jest system, powiedzmy, dalej ten sam. Ale przez parę lat lotowałem na firmie, ale w tym roku nie będę mówił, bo to ceny poszły mocno w górę, no i niestety zrezygnowałem. Może bym dalej tak karmił, tam były 3 rodzaje karm, ktoś tam do poprzednich filmów wróci, to będzie wiedział. No i spróbowałem na jednej karmie z Eupola, tą co Bartek. Czyli od początku, praktycznie można powiedzieć kwietnia, przełom są na tej karmie cały czas z dodatkiem orzeszków. Nic nie jest zmieniane, tam ilość jest cały czas taka sama. Nawet później pokażemy w gołębniku, one poszły na lot. Dzisiaj w teorii ma być prosta, łatwa 300, ale to często tak jest w teorii. Wszystko się okaże za niedługo, bo tam karma leży w karmniku. No i gołębie, suplementacja tak samo była głównie firmy Ronfleet, wprowadzona już na początku kwietnia. Ona jest bardzo podobna przez cały sezon. Nie ma tak zmian, że początek sezonu to coś mniej słabej, tylko one są prowadzone praktycznie przez wszystkie loty od 100 km z wiatrem do maratonu podobnie. Czyli są tak samo karmione i środki są też bardzo podobnie. Bo jak wspominałem, ja tam akurat nie wierzę w jakieś tam przechodzenia tych gołębi, tylko utrzymywanie ich formy w takiej fizyczności. No i to jest moim zdaniem podstawa, żeby one dobrze trenowały przy domu cały czas, jadły, odpoczywały i tak można powiedzieć w koło. Sezon rozpoczęliśmy chyba 30 kwietnia, pierwszy lot. No i te pierwsze loty ogólnie loty są dla mnie udane. Mieliśmy 9 lotów, to mam 5 razy pierwszy konkurs, 5 razy drugi i 4 razy trzeci. No i pierwszy lot od razu miałem całe podium, było moje, chyba tam pierwszy 11-7 gołębi, także dosyć udany lot. Później kolejny 3 maja, znowu krótki, też fajny lot, też 3 pierwsze. Później 200 km, też 3 pierwsze. I fajne loty się fajnie rozpoczynało, bardzo mocno roczniaki leciały. No i później, jak to w wielu hodowlach, na początku też, jak tam jakiś kolega powiedział, zdziwiłem o takim, no niby adeno, to taka wirusówka. Też to u mnie, można powiedzieć, złapało. Troszkę na początku chyba zlekceważyłem te objawy jakieś, bo to przed 4 lotem 2 samice roczne gdzieś tam nie domagały. Ale to myślałem, że coś tam fizycznie. Ale no po tym 4 locie, który był udany, no ewidentnie tam coś złapało. No i to takie było dziwne, bo bardzo szybko tym gamem przechodziło. Jeden łapał, na drugi dzień już był dobry, no i tak to stado się wymieniało. Ale no powiedzmy, po tym 5 locie wtedy przez 4 dni podałem im wszystkie karmienia Murgo z immunobosterem Entrobakiem do wody Vital Autobus Negano. No i w miarę to jakoś przeszło, chociaż no nie wszystkie. No i sezon później były 500 też udane. Dla mnie pierwsza 500 to była okręgowa. Czyli tam już ponad 500 hodowców leciało, gołębi, już nie pamiętam ile, ale około 20 tysięcy. No i tam wbiłem 3 serię szybkościową na okręg, czyli dosyć fajnie. Potem druga 500 to była rejonowa, bo już nie okręgowa, ale rejonowa akurat.
to taka wymagająca tam na prędkości poniżej 1200. To miałem pierwszego gołębia też na rejon, na tam 10500, pierwszą serię, bo na taką 5,50 na tam 365 hodowców, tak, to już fajny wynik na wspólnym starcie, to zawsze fajnie cieszy, jak przy takiej ilości hodowców. No i w oddziale też dosyć dobrze, tam w pierwszych 15 gołębiach było 8 moich. I tydzień temu była 503, taka niby łatwiejsza, miała być też w teorii łatwa, ale taka do końca nie była. Ale ogólnie sezon przebiega moim zdaniem dobrze. Bardzo mocno lecą i fajnie roczniaki, co bardzo cieszy może na przyszłość, bo w tym momencie na 21 pierwszych rocznych w oddziale jest 17 moich, czyli jest ich dosyć sporo. Już 7 z nich ma wynik w G poniżej 50. Mamy takie mistrzostwo w okręgu rocznych, to jest pierwszych 5 rocznych 10 lotów na koficenty. No i tam się fajny wynik szykuje, że myślę, że jak się dzisiaj nic złego nie wydarzy, to jest duża szansa na mistrzostwo okręgu. Także fajny prognostyk przed następnymi latami, jak te będą musiały kiedyś tam lecieć. Co też bym chciał powiedzieć o tych rocznych, bo dużo ludzi tak trochę oszczędza, te roczne nie daje, kombinuje. No moim zdaniem rocznymi trzeba lecieć, jak jest dobra pogoda, wszystko, to nimi lecieć, do 600 km powinny latać. Dużo osób tam zwraca na straty, bo tak by to było najważniejsze. Roczne się muszą przeselekcjonować. Tak uważam, że jak jest normalny sezon, zwykłe loty, nie ma tam nic głupiego, to około 50% tych rocznych powinno odpaść. To jest taka naturalna selekcja i potem niektórzy trzymają, bo szkoda, bo mało, no ale to one za rok, jak będą dwulatkami, nie będą miały nic więcej, jakichś umiejętności, tylko to, co one potrzebują nabierać, to moim zdaniem jest przede wszystkim doświadczenie. Tego, czego nie mają, są gorsze od starszych gemi, to właśnie tym, że nie mają takiego doświadczenia. Jak one jako roczne zrobią powiedzmy 4-500, tak moje w tym roku, jak wszystko dobrze pójdzie, większość to będą na 14 lotach, bo mamy jeszcze duble z maratonami, czyli zaliczą 4-500, 7-300 i 3 te krótkie, 14 lotów. Czyli one za rok to naprawdę miały dużo doświadczenia i te takie gołębie jest trudniej zgubić, bo w tym roku w 50 miałem 36 gołębi dorosłych, tam dużo było z 21 roku, też dwulatków. I w tym momencie są 33, czyli tylko gdzieś tam 3 odpadły. Czyli te gołębie po takiej właśnie selekcji w sezonie one są przeselekcjonowane i trudno je zgubić. Wiadomo, że nie ma gołębia nie do zgubienia, bo na treningu zgubiłem najlepszego samca, który był dwa razy pierwszy na udział, drugi. No ale tak bywa, ale już te gołębie jest trudniej zgubić. Roczne powinno się przeselekcjonować i jak sobie normalna, ładna pogoda, to powinny latać. I nie przeszkadza w to w niczym. Hodowcy nie powinni tak zwracać uwagi na straty, bo lepiej trzymać za rok mniej, ale dobry gołębi selekcjonowanych niż przypadkowi one mają za rok zginąć, bo tylko odkładamy trochę w czasie o rok ich trzymanie w gołębniku. No ale to jest taka tylko moja jakaś uwaga, takie jakieś przemyślenia. Każdy oczywiście robi jak uważa. Co do produktów, dzisiaj jest dzień przylotu. To dzień przylotu zawsze wygląda praktycznie tak samo. Na karmę dostają zawsze Murgo, Limon Booster, Entrobak, a do wody dostają Carni Speed, Mum, Rotosal i tak Sedotko. To nie jest Sedotko akurat z firmy Rondfit, ale podobny środek. I co do środków, to nie jest to identycznie, ale mniej więcej schemat jest taki sam. Często coś tam zmieniam, ale jakoś nie bardzo. No to są właśnie stałe środki dzisiaj, wezmę w niedzielę dzień przylotu. Do wody dostają ten sam komplet w piątek rano i we wtorek. Niekiedy we wtorek, jak jest jakiś łatwy lot, że nie są jakieś zmęczone, to Rotosal wycofuje. Ale tak to mają taką przez 3 dni, taką powiedzmy mieszankę taką energetyczną. Zawsze na pewno mają w środę rano i w czwartek rano Blitzform. Zawsze nie jest Carni Speedem, czasem w środę rano jest za tym Frejem. Początek tygodnia, czyli dostają jakieś tam tłuszcze, Krauter Mix, Avimycin, właśnie Atemfrej. I też staram się dawać przynajmniej jedno pojenie dziennie, czy karmienie czystą karmę, czystą wodę. Jakieś środki, jedno karmienie pojenie, to drugie już czyste, żeby te gołębie też się i nawodniły, i dobrze zjadły. Jest sobota, dzień koszowania, jest zawsze czysta woda. No i to na ten moment no chyba tyle. Te środki, tak jak widać, tutaj tak są. Zaraz je umieszamy, pokażemy może w gajemniku, bo tam karma nie jest jakoś jej dużo, bo po wczoraj zostało, także mają trochę z tymi środkami, a trochę muszą po wczoraj wyjeść. Co do przygotowania jeszcze, jak to wygląda. W sezonie gołębie nie są wywożone u mnie. Czyli przed sezonem mają treningi, w sezonie już tych treningów nie mają, ale mają dwa obloty dziennie, no i dobrze, jak te obloty są dobre. Czyli tam jak czas pozwala, to dwa razy dziennie samce i samice. Niekiedy chcą latać dobrze, niekiedy nie. W tym roku powiedzmy w miarę to nie wygląda tak źle. Gołębie też nigdy nie są pokazywane przed lotami, no i po przylocie też się widzą tak z tych treningów wtedy cały dzień. Tak mówię, roczne są niektóre, w parę się podobierały, nie. Są tam dobre roczne, które widzę, że w parę się nie podobierały i nie przeszkadza im to lecieć. Także jakichś takich specjalnych motywacji nie ma. I też no, są tam jakieś fajne lotniki, gdzieś pod kategorię, coś tam się może układa. Jak szczęście dopiszę, to może gdzieś tam coś się będzie wysoko w Polsce, ale to jeszcze parę lotów jest. Coś tam muszą poprawić, doprawić, ale już tam są gołębie z dobrymi wynikami.
Nie ma jak Bartka wiertarki. Wczorajszego dnia koszowania zostało trochę karmy. Żeby tego też nie marnować, to zawsze jest naczo dosypywana. Dzisiaj wieczorem to wszystko będzie potem sypane i od jutra nowa, czysta, świeża karma. Bierze lot, setka z wiatrem. Widać, tej karmy jest dosyć sporo, ale są tak nauczone, to też nie jest tak, że one się przejadają, przyjedzą tego bardzo dużo. Jeśli tak są prowadzone od gołębi młodych, tak one się nigdy tym jakoś bardzo nie przyjedzą. To nie jest tak, jak niektórzy myśleli, że one tego zjedzą wtedy nie wiadomo ile, bo jakby były krótko prowadzone, to pewnie by się tak najadły, a tak one sobie pobierają ile potrzeba. I gołębi to jest tylko jeden gołąbek, a to nie jest tak, że jest tylko jeden, bo troszkę więcej ich zostało, bo 11, tylko to jest akurat jakaś samiczka, która na jajkach siedzi. Odzwierciedli tymi skrzydłami, ale 5 samic zostało. 5 gołębi na Brukselę, bo 4 samice, 1 samiec. Tam jakieś doloty, ale gołębie są w klatce przed przylotem, żeby nie płoszyły innych, bo szczególnie takie samce, jak one są, mają dużo siły, to potem gonią i przeszkadzają tym, co przychodzą. Tak się jest bez miary łatwy lot, to tam akurat nie powinno robić problemu, ale jak jest 500, te gołębie są troszkę zmęczone. To pewnie jest dla nich uciążliwe, jak taki samiec wypoczęty biega i goni. Dlatego jak tam proszę gołębi się naleci, to wtedy one są dopiero wpuszczane tutaj na całość, jak ich jest. Mam nadzieję, że się ich dosyć szybko i fajnie nalecą, to będzie można szybko wypuścić.
No, jesteśmy, można powiedzieć, w polocie. Już gąbku się trochę naleciało. Lot, no chyba łatwy. No, w miarę udany. No, nie był zły, chociaż typowany tak średnio. No, ale jakiś jest plus tego, że taka ta najlepsza samica, która w tym roku tak naprawdę mocno leci, usiadła pierwsza. Może znam z jakąś szansą na kolejną jedynkę w sezonie. Tak gdzieś tam właśnie pod wystawy może to się coś uda. Jeżeli gąbku już jest tam chyba około 50-70. W polocie jeszcze nie jest cała godzina, także jeszcze czas mają. No, cały czas coś dolatuje. Także zmęczone nie są. Bo to patrząc na poprzednie loty, to ten to dla nich taki by można powiedzieć chyba spacerek. Także akurat za tydzień maraton, Bruksela, lot dodatkowy, także 3 w jeden dzień loty. To dobrze, dzisiaj to tak lekko poszło. Łatwiej będą się miały zregenerować. Także gołąbki się tak już łączą, nie wszystkie w parach, ale... Ale no zmęczenia po nich jakiegoś dużego nie widać. I zobaczymy, jak to wyjdzie na liście. Wszystko się okaże pewnie dzisiaj, wtedy będzie więcej wiadomo. Tutaj właśnie jest gołąbek, który dzisiaj przyleciał pierwszy. To taka moja najlepsza samica tego sezonu. W formie dobrej. Nie jest jakoś zmęczona. Jedno piórko wyrzuciła, jeszcze wczoraj to piórko miała, ale wychodziło ze skrzydła. Także ma pierwsze lotko świeżo wyrzucone. Także ona dzisiaj była pierwsza, miejmy nadzieję, że również pierwsza na oddział, ale to na razie to są tylko takie nadzieje. Ale może się spełnią. Duże gąbki. Teraz trzeba szykować na maraton, już poważny lot, poważny dystans. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie dalej już. Już coraz bliżej końca. Znajdujemy się przed gajemnikiem gołębi młodych. Jest to gajemnik wybudowany w tamtym roku, także drugi sezon. W tamtym roku był 22 rocznik. Teraz jest 23. Młode już wczoraj ostatnie 4 sztuki przerzucone, także można powiedzieć, jest komplet. Jest ich, nie wiem tam do końca do sztuki, ale 110-120 młodych w tym przedziale. Oblatywane są już tak początek, ale jakoś tych oblotów nie miały za dużo, no ale już pewnie trochę razy na dachu były. Właśnie już chodzi czas, że w tym tygodniu może tam jakieś będzie pierwsze, że wszystkie wyrzucę, żeby się trochę chociaż zaczynały zwiedzać te okolice. Co do prowadzenia młodych, no to one cały czas ta karma jest i karmę dostają cały czas czystą, ze względu na to, jak je prowadzi, tej karmy ile jest. Te karmiki są raz na jakiś czas wyrzucane i czyszczone, ale karma jest czysta cały czas. Do wody dostają codziennie awidres i tak do tego przynajmniej 3 razy w tygodniu, gdzie dostają jakieś ustne gano, jakiś vitalotop, raz w tygodniu gerwit, raz w tygodniu sedohol na pierzenie i to właściwie tyle. Moim zdaniem więcej cudów nie trzeba. No i też entrobak. No i tak tydzień tak mija. Tam nie ma jakiegoś schematu, że to co mi się tam umyśli, ale no dużo tego mają, no awidres mają codziennie, myślę, to dobrze wpływa. Zdrowotnie no nie jest źle, chociaż tam też trochę ta wirusówka pomęczyła, wtedy co stare. Coś tam niestety odpadło, no ale powiedzmy, że są już w miarę dobrym zdrowiu, zobaczymy, jak to się później przełoży. Treningi to pewnie jakieś koło tam miesiąc czy tygodnie przed lotami, jakieś na początku trochę jakieś krótsze, no i później coś dalszego, no a to wszystko zobaczymy, jak się ułoży. Teraz możemy planować, a potem życie pewnie zweryfikuje. Na tych treningów pewnie koło 10 przynajmniej będą przed sezonem miały, jak to wszystko będzie dobrze szło. Może jakieś wcześniej z kabiny, jakieś podloty, czy tam z moim oddziałem, z jakimiś sąsiednimi. No i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Młode ważne, moim zdaniem, tak, no wynik nie jest jakąś sprawą dla mnie pierwszorzędną. Najważniejsze, że będą się dobrze rozwijały. Jak w tym sposobie karmienia też one się dobrze raczej rozwijają, bo jedzą. No i ten najważniejszy potem na gołębie rocznym. Tak, w tamtym roku sezon na młode był dosyć udany. No i te gołębie wyglądały dosyć dobrze. No i teraz na roczne lecą naprawdę rewelacyjnie, bo dzisiaj znowu te roczniaki bardzo dobrze, także myślę, że duża szansa jest na mistrza okręgu w mistrzostwie rocznym. Tam tych lotników jest naprawdę sporo. No i taki rocznik jest udany. Miejmy nadzieję, że ten będzie lepszy, a przynajmniej nie gorszy od nich. Także jesteśmy już na polocie. Lot jest zakończony. Nie wyszło to chyba jakoś tak źle. Przed kamerami gąbki trymanie nie zjadła. Także oby się teraz zleciały i szykujemy na dalszą część sezonu, już końcową. Tak, zostało 5 lotów oddziałowych, znaczy 5 tygodni oddziałowych i bo lotów tam będzie trochę więcej, bo i Bruksela jest 700, 2 duble, także tych lotów jeszcze trochę jest, ale 5 weekendów, także poważny dystans. No co mogę powiedzieć kolegom? No przede wszystkim u tych młodych dużo zdrowia, żeby stare już były jakoś tam bez strat, bo już pewnie każdy jakieś straty ma. Przede wszystkim u tych dobrych lotników, żeby nic nie wyginęło, by loty były udane.
dobrej pogodzie, żeby dopisywała, bo na razie w tym sezonie dopisuję. Jeszcze jakiś gołąbek siadł. No i co, pozdrawiam wszystkich chłopaków z Rondfrida. Dziękuję za przybycie, za film, za materiał. No i dobry lot dla wszystkich.